Spraw, abyśmy z tak wielkiego misterium czerpali pełnię miłości i życia. Tymi słowami przed chwilą w kolekcie modlił się kapłan, który przewodniczy tej liturgii. Abyśmy czerpali pełnię miłości i życia. Kto z nas w tych wyjątkowych, niełatwych dniach epidemii nie stawia sobie pytania o życie, o miłość? Czy nie stawiamy sobie pytań, czy ja rzeczywiście, wtedy kiedy warunki na to pozwalają, żyję pełnią życia? A nawet wtedy, kiedy spadają na mnie różnego rodzaju ograniczenia? Pytań rodzi się wiele, ale myślę, że śmiało możemy powiedzieć, że właściwie już od niedzieli palmowej, w tym wyjątkowym wielkim tygodniu, Bóg pisze dla nas najpiękniejszy poemat o życiu i o miłości, który już napisał wtedy, kiedy Jezus przyszedł na świat, kiedy wjechał do Jerozolimy i podjął się dzieła zbawienia. To jest naprawdę najpiękniejszy poemat, jaki Bóg napisał. I pisze go także dzisiaj, dla mnie i dla ciebie. A jest w nim wszystko. Relacje, miłość, grzech, cierpienie, zdrada, umieranie. Po prostu życie. A my dzisiaj gromadzimy się, aby po raz kolejny przeżywać Paschę. I jest ona inna tego roku, choć zawsze ta sama w swojej istocie, inna, bo rzeczywistość zewnętrzna zmusza nas do innego przeżywania tych dni. Chcielibyśmy zapytać, gdzie są wszyscy? Gdzie są ludzie? Gdzie oni są? Są w domach. I myślę, że z nimi jest tam Eucharystia. Że dzisiaj ten Wielki Czwartek Eucharystia powróciła do miejsca, w którym się zaczęła. Do domu. Gdzie rozpoczęło się wyjście Izraelitów z Egiptu, z niewoli? W domu. Gdzie została ustanowiona Eucharystia? W domu, w sali na górze. Wśród tych, którzy byli rodziną Jezusa. I dzisiaj wróciła także do najbliższych. I tak jak wtedy przed prawie 2000 laty nie była żadnym światowym spektaklem, lecz spotkaniem w gronie 12 apostołów. I tam podziały się rzeczy, które na zawsze odmieniły życie tych 12 ludzi. Ale my wiemy, że tam się podziały rzeczy, sprawy, które odmieniły życie świata. Co to oznacza? Dzisiaj Jezus sprawuje Eucharystię w moim i Twoim domu. Czym jest Twój dom? To jest to wszystko, czym żyjesz na co dzień. To jest coś, co można nazwać całym Twoim światem, Tobie najbliższym. Tym światem, który po trosze jest innym znany i tym świecie, którego inni nie znają, do którego nie mają dostępu, ale Bóg o tym świecie wie. I to właśnie w Twoim domu mają się podziać rzeczy najistotniejsze, niezwykłe, najpierw dla Ciebie, które zmienią całe Twoje życie. Ale podobnie jak wtedy w Wieczerniku, jak wtedy w Egipcie, w domu Izraelitów, zaczęły dokonywać się rzeczy najważniejsze, to tak również Bóg chce dokonywać rzeczy najważniejszych także dla Ciebie i dla innych w Twoim domu. I nie chciałbym, żeby to zabrzmiało jak slogan. Tak się naprawdę podziało w Wieczerniku. Dlatego zapraszam Cię tego wieczoru, może w te dni, nie tylko te najbliższe świętego Triduum Paschy, ale wtedy, kiedy jesteśmy niejako zmuszeni, by być w swoich domach zamknięci. Zapraszam Cię do trzech rzeczy, do których zaprasza nas w rzeczywistości zawsze każda Eucharystia. Zapraszam Cię, poszukaj stołu,
Znajdź go na nowo i zasiądź przy nim. Zobacz, kto przy tym stole jest, a kogo nie ma. Może jesteś przy nim sam i wtedy też trzeba się zmierzyć z tym pytaniem, dlaczego jestem sam? Bo Eucharystia zawsze pyta mnie o drugiego. W moim życiu, o tego, który przy ołtarzu, przy stole ze mną siedzi. Ale pyta mnie także o tego, który może jak Judasz pod osłoną nocy wyszedł w nieznane, być może w gęsty mrok życia i grzechu. To tutaj dzieje się wszystko, właśnie przy stole, przy Eucharystii, przy ołtarzu. Może w naszym domu zamieniliśmy stoły na biurka. Może się już nie gromadzimy, albo od nich uciekamy. Warto się z tym także zmierzyć, bo są one niewątpliwie znakiem miłości i jedności. I to właśnie ołtarz, stół wybrał sobie Jezus, aby zjednoczyć swoich uczniów, aby modlić się o jedność, aby właśnie na stole sprawować przenajświętszą ofiarę. Po drugie, zapraszam Cię w te dni, byś popatrzył na swoje stopy. Liturgia Wielkiego Czwartku przywołuje, myślę, jeden z najpiękniejszych, a może i najpiękniejszy gest umycia nóg. Przez kilka stuleci obmycie nóg było uważane za sakrament, ale w większości kościołów zapomniano o tym bardzo wcześnie. Dzisiaj właściwie dzieje się to tylko w Wielki Czwartek, a dzisiaj nawet tego uczynić nie możemy. Stopy wiele mogą powiedzieć o naszym życiu, o drogach, które przemierzyliśmy. Niosą na sobie kurz i brud przebytej drogi, zmęczenia, czasami rany na skutek poniesionego trudu. A może są czyste, rozleniwione, bo nie chciało nam się wyruszyć w podróż życia. One pokażą Ci, dokąd zmierzasz, przed czym lub przed kim uciekasz. Stopy są jak mapa dróg naszego życia. Popatrz dzisiaj na swoje nogi. Nad nimi dzisiaj pochyla się Jezus, także w tej Eucharystii. W tej przejmującej scenie chce je obmyć. Po co? Po to, abyś jak Piotr najpierw skonfrontował się z prawdą o sobie i zarazem doświadczył miłości, która go ocali i w najbardziej dramatycznym momencie życia pozwoli wstać i dalej wyruszyć w drogę. Nie ma Eucharystii bez owego mandatu. Eucharystia bardzo ściśle związana jest z moim i Twoim życiem. Ta liturgia, która rozpoczęła się w Wielki Czwartek, właściwie obejmuje całego życie człowieka, cały Twój świat, wszystko. Także, a może przede wszystkim Twój świat grzechu. Może dzisiaj właśnie tak wielu ludzi w domach przeżywa w ten sposób Eucharystię, że ta cała ich codzienność, ich życie, które tam jest skondensowane, staje się niejako owocem, który Jezus chce przemienić, tak jak przemienia chleb i wino w swoje ciało. I szczególnie w tych domach chce powiedzieć: ciało Chrystusa, to jest moje ciało, bierzcie i jedzcie. Kapłan, wyciągając ręce nad chlebem i winem, owocami ludzkiej pracy, wyciąga je nad całą rzeczywistością, także moją i Twoją, by ją Jezus mógł przemienić. Po trzecie, odszukaj ludzi. Zacznij ich szukać. Wiele razy słyszymy, że może to jest taki czas, żeby docenić Eucharystię. To prawda. Ale czym jest Eucharystia bez ludzi? Może szczególnie w tym czasie Jezus mówi: szukaj ludzi. Po co? Aby umyć im nogi.
Tak. To oznacza, że będziesz musiał się schylić do ludzkiej słabości, trudu, cierpienia, tego wszystkiego, co niesie ze sobą człowiek w swojej historii. I ciebie wtedy zaboli. I będzie śmierdzieć, i będzie cuchnąć, i będzie bolało. Komu ostatni raz umyłeś nogi? Czy w ogóle w życiu komuś umyłeś nogi? Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak samo czynili, jak ja wam uczyniłem. Co się stało z owym mandatem? Niestety, trzeba nam dzisiaj także uderzyć się w piersi, że może szczególnie my, kapłani, i może warto to w tym miejscu powiedzieć, szczególnie lubujemy się w barokowych strojach, w barokowym przeżywaniu kapłaństwa, za którym można się ukryć, poczuć się lepszym, dowartościowanym. Tymczasem dzisiaj, może jak nigdy przedtem, Jezus pokazuje nam istotę Eucharystii, co ją stanowi. On, który się ofiaruje za nas, drugi człowiek, ludzie i owe mandatum. Bez Jezusa nie ma Eucharystii. Ale bez człowieka także nie ma Eucharystii. Bo Jezus umiera za mnie, za ciebie. Bez mandatum Eucharystia zaczyna być jedynie teatrem, który można pooglądać, odejść i właściwie nic się nie zmienia. Jezus, drugi człowiek, mandatum, umycie nóg. Wszystko inne jest zbędne. Tam, gdzie jest On, tam, gdzie jest człowiek, który siada przy stole z drugim, by dzielić z nim chleb, gdzie umywa się sobie nawzajem nogi, tam się zmienia świat. Tam jest sprawowana Eucharystia. Taka, jakiej chciał Jezus w Wieczerniku i wydaje owoce. Może warto dzisiaj jakoś szczególnie dotknąć, zatrzymać się. Co najbardziej w tej Eucharystii zaniedbałem? Jezusa? Drugiego? Czy może owo umywanie nóg? Przed kilku laty Benedykt XVI na rozpoczęcie roku kapłańskiego powiedział do nas, kapłanów, byśmy potrafili pojąć nową wiosnę, którą Duch rozbudza w naszych dniach w Kościele. Czy czujesz tę wiosnę, która idzie, nie tylko na zewnątrz? Bo kiedy sprawujemy Eucharystię, to przecież ona jest znakiem nadziei. Zawsze zwiastunem wiosny, świadectwem zmartwychwstania. To, jak ją przeżywamy z braćmi i siostrami, wiele o nas mówi, o naszej duchowości. Niech Jezus dzisiaj odnowi w nas tę świadomość, byśmy zatęsknili za Nim, byśmy zatęsknili za tymi, których tu nie ma, byśmy zatęsknili za tym, by umywać sobie nogi. Jezu, nie przeżywamy dzisiaj obrzędu umycia nóg, ale prosimy Cię, obmyj nasze stopy. Z brudu lekceważenia ludzi, traktowania ich skóry. Obmyj nasze stopy z brudu podejrzliwości, rywalizacji, że tak łatwo wykluczamy innych od tego stołu, że odmawiamy im chleba, tego duchowego i materialnego. Obmyj nasze stopy z brudu obojętności wobec głodu i ubóstwa. Obmyj nasze stopy z malkontenstwa, narzekania, niezadowolenia, że ciągle czegoś nam jest za mało. Obmyj nasze stopy z lenistwa i opieszałości, że nie zajmujemy się tym, czym powinniśmy się zająć. A jeśli zajmujemy się sobą, to tak, że właściwie zatrzymujemy się. Obmyj nasze stopy z chodzenia łatwymi, zgubnymi drogami i tchnij w nie siły do pokonywania nowych przeszkód.
abyśmy docierali do wyznaczonych celów, byśmy sobie i innym wyznaczali nowe horyzonty. Bo przecież każda Eucharystia jest posłaniem. Ona nas nigdy nie zatrzyma przy stole, ale powie: idź i głoś Ewangelię. Idź i umywaj nogi. Jezu, odśwież nasze stopy. Pomóż nam przezwyciężyć zmęczenie, zniechęcenie przed chodzeniem Twoimi drogami. I pozwól nam po raz kolejny wyruszyć, aby każdy z nas, tak jak Izraelici, przeżył swoją paschę, swoje wyjście. Aby tak jak zmieniło się nasze życie uczniów w Wieczerniku, potem w Emaus, zmieniło się także nasze życie. Abyśmy z tak wielkiego misterium czerpali pełnię miłości i życia. Abyśmy żyli pełnią życia i kochali na miarę Eucharystii.